Prezentujemy opryskiwacz Hardy Commander. Pojemność zbiornika 5500 litrów. Belka polowa Delta Force 36 metrów. Z systemami IsoBus, systemami GPS, Auto Section Control. Również maszyna wyposażona jest w system automatycznego prowadzenia belki nad łanem bądź nad glebą. System nazywa się Auto Terrain. Jest to system, który dostarczamy w wersji 3-czujnikowej bądź 5-czujnikowej. Prezentowany model jest modelem z 5 czujnikami. Modele Hardy Commander proponujemy w wersjach od 3300 litrów do 7000 litrów z belkami konwencjonalnymi i specjalność firmy Hardy również z belkami Twin ze wspomaganiem powietrznym. Możliwość belki Delta Force jest bardzo fajną ofertą w zakresie konfiguracji pól płaskich, jak również pola o zróżnicowanym profilu. Belka Delta Force potrafi kopiować teren zarówno w układzie V, czyli z plusowym uchyleniem belki do góry, ale nowość w belce Delta Force również belki, które są z ustawieniem negatywnym. Do 5 stopni belka może uchylać się w dół przy terenach pagórkowatych. Układ cieczowy wyposażony jest w głowice potrójne triplet bądź pentalet z 5 krućcami. Dla zróżnicowania technologii proponujemy rozpylacze płaskostrumieniowe, niskoznoszeniowe oraz inżektorowe z pojedynczym kątem lub dwukątowe. Maszyna w standardzie jest przystosowana do rozlewania RSM. I wtedy stosujemy rozpylacze Hardy QuantiStream z 5-strugowymi systemami rozlewowymi. Thank you.
Jeżeli chodzi o układy precyzyjnego rolnictwa, Hardy Commander jest wyposażony w układ sterowania zintegrowanej elektroniki HC9600. Układ jest zaopatrzony w monitor 12-calowy z bardzo ergonomicznym wyświetlaczem, z również zastosowanym systemem GPS EGNOS, bądź możemy również zaoferować systemy GPS na sygnałach OmniStar, przy sygnałach EGNOS od 5 do 25 cm dokładność, przy systemach OmniStar 2 cm dokładność wykonywania zabiegów.